Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dying Light. Jak zapewne zauważyliście, niestety grę zapisuje mi tylko w wybranych momentach, a w tym przypadku wybranym momentem było rozpoczęcie misji z założeniem tej pułapki na samochodzie. Na szczęście jest to misja dosyć szybka i możemy tutaj bardzo łatwo dotrzeć. Dlatego ja sobie... Okej, elegancko tą misję zrobimy. Mówi Jade. Czy i teraz możemy sobie kontynuować. Nie potrzebuję pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Pomóż uwięzionemu ocalałemu. Okej, moi drodzy, fajnie. Tutaj mamy jakiegoś zdechlaczka. Niestety nie mogę go przeszukać. Zwróćcie uwagę, jak jest się cicho, to oni nawet nie zwracają na nas uwagi. Co prawda oni tylko w dzień są tacy... chyba... że tak powiem... w dzień są tylko tacy ospali. Okej, zabijemy sobie chociaż jednego. No i podróżujemy dalej. Ja tutaj na razie będę się poruszał tak bardziej gdzieś właśnie po ziemi. Kurczę. O, tutaj coś mamy. Wow. Takie pułapki nawet są. Fajnie. A ty. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Oj. Jak oni w to wchodzą. Nieźle się jarają. Okej, tutaj sobie stanę. Mam mniej więcej. Nie powinni po kolei w to wchodzić. Genialna rzecz, normalnie. Znaczy, że tylko dotknął stopą. Już są tak naprawdę... Już są tak naprawdę porażeni. Super, nie wiem, ile już ich zabiliśmy, ale zwróćcie uwagę, jak otrzymuję punkty doświadczenia. Dostaję punkty doświadczenia po obu stronach. I już mam kolejny poziom. Wydaje mi się, że właśnie wykorzystywanie pułapek... zdepnij to, gościu. Chyba mi się skończyła moja pułapka genialna. Szybko. Idą kolejni. Dobra, niech oni sobie wchodzą w te. Dobra, jak się kopniaka robiło? Dobra. Moi drodzy, ja mogę tutaj tak stać wiecznie i poczekać, aż ta kupa będzie takiej wielkości i wbić tutaj 50 level. Wystarczy, że wyłączę tą pułapkę i sobie ich wszystkich przeszukam. To jest po prostu genialne. Normalnie mogę tutaj stać aż do samej nocy. Zwabię nawet trochę więcej tych zębiaków. Oj, broń mi się zepsuła aż z tej okazji. Mogę ją naprawić? Czy nie ma sensu jej naprawiać? Zobaczmy. To jest ta, którą mam teraz, czy nie? To jest ta, którą mam teraz. Upuśćmy ją i weźmy sobie nową rurkę normalnie, ale problem. Po co naprawiać jakąś rurkę zużytą? Zniknęły te zombiaki. Tylko zostały z nich same paczki. Ale słabo. Oj. Kurczę, już mam tylko 26 życia. 28. A w jakiś sposób tu się powinny chyba apteczki używać. O, jest. Ha. Moi drodzy, ha się apteczki używa. Papieroski. Proszę bardzo. Czyli, moi drodzy, po zabiciu zombiaków
ich ciała gdzieś tutaj sobie znikają, a zostają takie samiutkie takie pakunki, które możemy podnosić. Jeszcze żebym pamiętał, jak się używa tych petard. To byśmy jeszcze troszeczkę tutaj zombiaków ściągnęli. Jakaś szafeczka. Przy okazji się porozglądam w tej miejscówce. Okej, chyba już tutaj więcej nie uda mi się ich zwabić do tej pułapki. Ale zwróćcie uwagę, jaka genialna rzecz. To jest po prostu niesamowite. A, to ta sama rurka. Będzie kolejny. Dobra, ciebie może zleję po prostu. Widzę, że nie wolno tutaj się przemęczać. Trzeba będzie uważać. Okej. Dobra, czyli zwłoki trzeba przeszukiwać. A jak zostają po nich takie pakuneczki, to je już sobie po prostu zwyczajnie podnosimy. No, teraz to będę dziany. Okej, części metalowych znalazłem już 9. Dobra. Ja jeszcze ciebie mogę przeszukać. O, alkohol znaleźliśmy. Masz niewykorzystane punkty umiejętności. Dobra, ty jakiś nie wyglądasz na jakiegoś strasznego. Ciekaw jestem, czy z poziomu... Oj. Okej. Zobaczmy, czy rzeczywiście pułapka daje i do zabicia. Tak, moi drodzy, po 50 punktów do obu tych pasków. I powiedzcie mi, czy to nie jest genialne wręcz. Po prostu, czy w ten sposób właśnie nie można sobie nabijać tych dwóch umiejętności jednocześnie. Cieszę się, że odkryłem coś takiego. Noga od stołu. Okej. Zobaczmy, czy mamy jakieś tutaj plany. Możemy zrobić apteczkę prawie. Mamy wytrychy, możemy sobie zrobić. Koktajl Mołotowa prawie. Jakieś gwiazdki do rzucania jeszcze. Kurczę, fajnie. Okej. Okay. Gdzie on jest? Tutaj. Ten zielonkawy taki. On przy sobie tylko papieroski. Dobra, moi drodzy, bo nigdy tej misji nie zacznę. Czyli jak widzicie, naprawdę sporo tutaj można zdziałać. Zobaczmy. O, tu jest ich sporo. Oho, widzę kolejne ofiary do mojej pułapki. Przy okazji jeszcze się tutaj porozglądam trochę. Okej, widzę, że tu jest mnóstwo miejsc, gdzie można by poszukać czegoś. Idziecie? Ty idziesz, ty też. Tam, ojejku, ilu tam jest. Zobaczcie. Spróbujmy ich tu zwabić. Jakby to zrobić? Najlepiej. Tamci się już zwabili. Chociaż przydałoby się pewnie obok nich jakiś seans w ogóle. Petardy. Okej. No, no, no. Nie wiem, co się dzieje. Już? Zwróciliście na mnie uwagę. Ała. Dobra, tu jest jeszcze dwójka. No, oni w ogóle mają mnie w nosie. Halo. A, oni bardziej idą do tych petard niż tutaj do mnie. Ale zwróćcie uwagę, jakie to jest po prostu ciekawe rozwiązanie, te petardy. Tak stoją i się patrzą na nie. Okej, chyba znalazłem idealny sposób. O, ten jest jakiś szybszy. Spokojnie, spokojnie, nie napinaj się. Spokój, spokój. Okej, już przestali się mną interesować, ale jak widzicie, tak jakby, nie wiem, ewoluowali czy coś takiego. Nagle zaczęli się poruszać zdecydowanie szybciej. O, ci się niestety podpalili. Tak mi przykro. Ciekawe,
Ciekaw jestem, czy za takie zabójstwa typu właśnie podpalenie też się otrzymuje dodatkowe doświadczenie. Chyba niestety nie. Bo obawiam się, że właśnie te zombiaczki mogą się w ten sposób same pozabijać. No nic, na razie sobie tu pospacerujmy obok nich. Chyba aż tak daleko ich odciągnąć mi się nie uda. Chyba, żebym tak naprawdę, naprawdę powolutku szedł, mniej więcej z taką prędkością. Szkoda tylko, że nie można na przykład tą gazrurką się zasłaniać na zasadzie, że... O, tu coś było. O, można się wspiąć po takim fajnym słupie. No, chyba już dawałeś. Dobrze. Weź. Ruchy. Ja bym mógł w takim świecie żyć, moi drodzy. Ja jestem pod tym kątem naprawdę dziwakiem. Ciekaw jestem, czy można ich nadziać na te kolce. Sprawdźmy sobie. Gdzie on jest? Jeszcze żyje. Czyli można, moi drodzy, i za to też dostałem 50 punktów. Całkiem nieźle. Spokój, 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 spokój. Nie rozpędzę się, tak? Muszę cię tutaj troszeczkę przytemperować. O, ten już się coś zblokował, już nie jest zainteresowany. Nice. A ty? Too slow. Niestety te zombiaczki, jak widzicie, no nie są za bardzo wymagające, szczególnie na tym etapie. Ciekaw jestem, jakby to było właśnie w nocy. No to jest chyba najlepsza metoda ogólnie na nabijanie doświadczenia, i to w obu paskach. To jest dosyć istotne, że to właśnie oba paski się rozwijają podczas tego. Coś ominąłeś sobie, tak? To nie jest takie proste. Musisz przejść przez sam środeczek. Tak, ja właśnie mógłbym w tych czasach żyć, ze względu na to, że właśnie zombie są, no nie są jakoś za specjalnie inteligentne. A ja naprawdę... Oj, nie chciałem go kopać. Oj! W sumie trzeba poczekać chyba, aż one tutaj właśnie się... elektryczność przestanie przez nie płynąć, bo troszeczkę życia mi to zabrało. Ale powiem wam szczerze też, moi drodzy, trzeba tutaj mieć naprawdę oczy dookoła głowy. Dobra, chyba wystarczy, nie będziemy się już tutaj bawić. Pomóż uwięzionemu ocalałemu. No dobrze, spróbujmy mu pomóc. I mamy tutaj, pomóż... Mamy tutaj też jakąś taką... Co mi tu jęczy? No tu mamy jakąś fajną... Skąd ty się wzięłaś? Mamy jakąś szafeczkę, ale ona jest zamknięta. Ile was tu jeszcze będzie? Gdzie wstajesz, kurwa? Pozwoliłem. Broń nieskuteczna. Niestety. Moja broń już się zepsuła. Ale czy jest taka nieskuteczna? No nie jest jakaś super skuteczna. A, udało się go zakopsać na śmierć. Jeszcze słyszę jakieś tutaj ryczenie. Okej, naprawmy ją, bo... Bo tak naprawdę ta noga od stołu, którą jeszcze tutaj mamy, ona jest dużo słabsza od gazrurki. Dobra, jakby się tam wkitrać teraz. Może jakoś tędy. Udało się nawet, nie spodziewałem się. Kurczę. Fajne. Ciekaw jestem, co można z tego zrobić. O, proszę. Otwieranie zamków. Aby otworzyć zamek wytrychem, użyj myszki do poruszania wytrychem i A do opracania zamka. Jeśli wytrych zacznie wibrować, może pęknąć. Nie próbuj otwierać zamków na siłę. Okej. To tak samo jak w Skyrimie, moi drodzy. Czyli jestem mistrzem w otwieraniu zamków. Świetnie. O, klucz. Ale będziemy czesać teraz. No i mamy jeszcze kawusie. Dobra, możemy to już przymknąć.
Dobra, jak tam się dostać? Być może... Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Niewykorzystane punkty umiejętności. Dobra, sprawdźmy ten klucz nastawny. No i ma dużo wyższe obrażenia niż rurka. Jest dużo więcej warty. Zobaczmy, jak działa. Przetestujmy go sobie. Hej, no co jest? Czego mnie zmieniło? Okej, zapomniałem, że mogę zmieniać scrollem. Zobaczmy, czy mamy tylko do czynienia z dwoma zombiakami? Przed chwilą... Da się huśtać? Przed chwilą pokonałem 30 zombiaków za pomocą genialnej pułapki, która według mnie jest w ogóle... Co ty robisz? Która jest w ogóle chyba najlepsza jak do tej pory, jaką znalazłem. Okej, nic tu nie ma ciekawego. Zombiaki są tylko dwa. Oczywiście pokonać się jest prosto, bo zwróćcie uwagę, moi drodzy, że kopać możemy praktycznie dowoli. Kopanie prawie w ogóle nie zabiera nam tak jakby zmęczenia, o, w ten sposób powiem, czyli zwróćcie uwagę, ja mogę kopać tego zombiaka, aż on tutaj albo zemrze w ogóle. Ale w ogóle nie tracę przy tym, że tak powiem, wytrzymałości. Czyli tak na dobrą sprawę, kopniaki też są tutaj mega skuteczne w tej grze. Okej, chyba kogoś udało nam się uratować. Zobaczmy. Hello? Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Dobra, kończ sprawę. Tylko niech nie cierpi. Niech nie cierpi, tak? Gdzie biegiesz? Gdzieś... Co? No nic, niestety, to był biegacz, czyli jeden z naszych. Załatwione. Niech miał przy sobie również klucz. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Dziennik bojowy. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne. Plan paralizatora. Świetnie. Poznaj sposób wytwarzania paralizatora. Czyli możemy tutaj, moi drodzy, również zdobywać plany. Co ja mam zrobić? Włączyć światło. Czyli możemy, moi drodzy, tutaj znajdować również plany, dzięki którym będziemy rozwijać, że tak powiem, nasze umiejętności tworzenia. Zobaczmy, paralizator, potrzebujemy długi nóż lub krótki nóż, albo oba, nie wiem, i komponenty, plastik, baterie, kabel, moi drodzy, czyli tak na dobrą sprawę, naprawdę opłaca się tutaj w tej grze również... Opłaca się w tej grze również właśnie eksplorować i szukać jakichś właśnie elementów, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą, znajdując chociażby takie ostrze, moi drodzy. Pytanie tylko, brzytwy, ostrza, pił, gilotyny do papieru same w sobie nie nadają się na broń, ale są przydatne, jeśli chcesz, by twoja broń cięła mocniej. Ciekawe, ciekawe. Spróbujmy na przykład zrobić coś takiego, że... Bierzemy klucz nastawny, o, tu mamy jakieś, zwróćcie uwagę, to jest normalnie jak w jakimś RPG-u, mamy zielone itemki, które są takie, widać, że jakieś lepsze, ale mamy też niebieskie, które są chyba jako jakieś epickie może postrzegane, nieźle. Spróbujmy sobie ten klucz na przykład ulepszyć, którym ulepszamy F6. Niestety, moi drodzy, F6 w przypadku moim jest już zajęte, bo jak wcisnę F6, to mi przerwie nagrywanie. Będę musiał zmienić sobie to F6 na coś innego. Zobaczmy. Przypisanie klawiszy. Ruch. I teraz szukamy... Nie chcę ruch. Łowca. Współpraca. Inne. Wybierz broń. Latarka. Ekwipunek. Akcja. Ruch. Czyli gdzieś tutaj... musi być ten nasz F6 nieszczęsny, chyba że nie da się po prostu zmienić tego F6 i on musi być pod F6, to wtedy będę musiał przestawić sobie przycisk nagrywania na inny. No, obawiam się, że nie ma tutaj możliwości zmiany tego F6, chyba chociaż może tutaj upuszczenie. Ekran przedmiotów, ekran broni, poprzedni, następny, leczenie, latarka. Tutaj, no nie widzę niestety, kurczę. Niestety, trudno, moi drodzy.
W takim razie pobawimy się w ulepszanie przedmiotów w kolejnym materiale, gdzie zmienię sobie to F6 na jakiś inny klawisz, lub, moi drodzy, może się uda na przykład kliknąć myszką. Super. Za pomocą ulepszeń możesz poprawiać parametry swojej broni, zadawane obrażenia, trwałość i wyważenie. Aby zdobyć plany ulepszeń, pomagaj spotkanym ocaleńcom lub przeszukaj okoliczny teren. W porządku. Mamy tutaj wybierz, aby dodać modyfikację do klucza. Możemy dwie modyfikacje dodać, tylko że tutaj, jak widzimy, my nie mamy jeszcze żadnych planów, także nie jesteśmy w stanie tutaj za bardzo tego ulepszyć. Może nogę od stołu będziemy w stanie ulepszyć. Co tu się dzieje? Czego mi tak jakoś rozmontować? Za to możemy coś. O, na przykład. Aha, i mamy tutaj ilość ulepszeń, tak? Które dane. Dobra, które dany napraw. Który dany przedmiot, tutaj na przykład ten niebieski klucz może zostać ulepszony dwukrotnie. Na przykład ten zielony może tylko jednokrotnie być. Fajnie, 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 fajnie. Super, naprawdę cieszę się. Gra jest mega rozbudowana. Na przykład spróbujmy, moi drodzy, rozmontować tą nogę od stołu. Zobaczmy. Czy na pewno chcesz rozmontować ten przedmiot? Uzyskasz jedną sztukę przedmiotu gwoździe. Okej, nie chcę. A co dostanę z rurki? Części metalowe. A z klucza następnego co bym dostał? Części metalowe. Czyli tak na dobrą sprawę, moi drodzy, możemy sobie sprawdzić, co z danego przedmiotu dostaniemy i czy nam się to w ogóle opłaci. Szkoda tylko, że tego biegacza się nie udało uratować. Pytanie, czy jakbym się tak nieślamazarzył, to czy udałoby mi się go uratować? Czy on już był po prostu skazany na zagładę, że tak powiem. Dobrze, jeszcze przed końcem tego odcinka, moi drodzy, rozdajmy sobie te punkty umiejętności. Jak widzicie, oba poziomy zwinność i siła mi wzrosły, także będzie co rozdawać. W porządku, rozwińmy sobie tutaj to drzewko. Drzewko zwinności umożliwia prześcignięcie przeciwników. Aby zwiększyć poziom zwinności, wspinaj się, skacz i wykonuj inne manewry atletyczne, a także używaj umiejętności z drzewka zwinności. Nie wiem, dlaczego w takim wypadku zwinność mi rosła. W momencie, jak stałem i patrzyłem, jak zombiaki płoną w mojej elektrycznej pułapce. Okej, musimy rozpocząć od jakiejś podstawowej umiejętności. Jak widzicie, mamy tutaj podział na adepta, na ucznia, adepta i eksperta, czyli wraz z rozwojem naszej postaci będzie tutaj to drzewko również nam się rozwijało. Okej, mamy unik. Unikaj ataku wroga odskakując w bok lub w tył. Przesuń się w odpowiednim kierunku i naciśnij spację, aby wykonać unik. Fajnie, podoba mi się. Mamy jeszcze jakieś szczegóły. Aha, możemy zobaczyć, jak to wygląda. Wow! Fajny, przydatny taki unik. Kupmy sobie tą umiejętność. Ale gra jest naprawdę mega dopracowana. Kurczę, nie jestem tutaj nawet w stanie opisać tego słowami. Okej, widzę, że tutaj F7 i F6 jest jakiś lubiany mocno. Muszę uważać, żeby ich nie wcisnąć, bo jak mi przerwie nagrywanie, a się nie zorientuję, no to będzie płacz wtedy, moi drodzy. Drzewko siły ułatwia walkę z przeciwnikami twarzą w twarz. Aby zwiększyć poziom siły, walcz, zabijaj wrogów w pomysłowy sposób. Pułapka. I używaj umiejętności z drzewka siły. Ogłuszenie. Naucz się atakować z wielką precyzją. Każde trafienie wroga bronią obuchową w klatę piersiową lub głowę może go ogłuszyć. Super. I tak musimy zacząć od tej umiejętności, bo wszystkie inne są poblokowane. Jak widzicie, wymaga umiejętności ogłuszenie i tak dalej, że zacznijmy sobie, ale najpierw obejrzyjmy. No i które to jest to ogłuszenie niby? Jak na razie to wygląda tak samo, jak do tej pory wyglądało. No ale dobra. W porządku, moi drodzy. Czyli teraz sprawdźmy sobie ten unik. Fajnie, ale ja za ten unik miałem dostawać punkty umiejętności za używanie umiejętności z drzewka. I co? Używam umiejętności z drzewka i coś. Okej, możemy tylko uciekać na boki. Już prawie. Daj mi chwilę.
Wejdź na dach budynku i skontaktuj się z GRE. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek na tym etapie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z rezultatów. Naprawdę udało mi się tutaj wbić całkiem sporo doświadczenia dzięki w sumie jednej głupiej pułapce. Zdobyliśmy kocur, jakiś klucz nastawny. Na razie wykorzystamy sobie ten zielony. On tutaj myślę, że powinien dawać radę. No i moi drodzy, to by było na tyle. Cóż jeszcze mogę rzec? Znaleźliśmy kilka fajnych przedmiotów, rozwinęliśmy umiejętności, naprawdę dzieje się bardzo dużo. Gra daje nam niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o rozwój naszej postaci. I myślę, że na pewno Wam się spodoba i ja uważam, że mi na pewno też się spodoba. Jeszcze tylko rzucę okiem na mapę, jak ona wygląda, czyli te miejsca, które już gdzieś tam zwiedziliśmy, są tutaj tak jakby odkryte, są poza tą mgłą, tak? Reszta tutaj widzę jest przyciemniona. Mapa jest spora, moi drodzy, to muszę przyznać. Mapa jest całkiem duża, na pewno nam się tak szybko nie znudzi. I myślę, że będzie co robić. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Postaram się, żeby odcinki z Dying Light pojawiały się jak najczęściej. No i to było na tyle z mojej strony. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.